Ten dwielik to element jednego z najnowocześniejszych systemów szkolenia w Europie, a także na świecie. Ale nie tak łatwo zasiąść za jego sterami, panie podchorąży. Co trzeba zrobić, żeby zacząć latać bielikiem? Do szkolenia przystępujemy na 5. roku studiów Lotniczej Akademii Wojskowej, następnie po 4-miesięcznym kursie przygotowawczym, po zapoznaniu się z systemami, warunkami bezpiecznej eksploatacji, przechodzimy do 41. bazy na szkolenie również naziemne. Tam przygotowujemy się już bezpośrednio do wykonywania lotów. No to zobaczmy, jak w praktyce wygląda szkolenie w 4. skrzydle lotnictwa szkolnego. Kuźnia wojskowych pilotów. To w tym mieście zlokalizowana jest legendarna szkoła Orląt. Zanim jednak adept lotnictwa usiądzie za sterami maszyny, najpierw musi pokonać kilkudziesięciu konkurentów. Następnie odbyć długie i żmudne szkolenie. Musimy mieć pewność, że osoba, która wyjdzie z dęblina, będzie gotowa podjąć wyzwania, jakie postawić przed nim nowe jednostki. Ostatnim etapem wieloletniej edukacji w Lotniczej Akademii Wojskowej jest szkolenie praktyczne. Samolot pozostaje tym ostatnim ogniwem tego łańcucha szkolenia. Piloci śmigłowców od dekady zdobywają szlify na polskich puszczykach. Ci, którzy specjalizują się w lotach transportowych, mają do dyspozycji bryzy. Jest to wyjątkowo emocjonujące, kiedy się leci tak dużą maszyną i podchodzi do lądowania. Jest to bardzo wymagające. Z kolei szkolenie praktyczne pilotów myśliwców podzielono na dwa etapy. Zwieńczeniem jest lot wielikiem, który w Dęblinie zastąpił służące od ponad pół wieku iskry. Ale przedtem jest wyjątkowo wymagający, dobrze znany już pilotom Orlik. Szkolenie praktyczne trwa mniej więcej rok. Każdy z pilotów musi spędzić w tym czasie 100 godzin w powietrzu, ćwicząc w każdych warunkach. To jest pewnego rodzaju hybryda pomiędzy lataniem z orientacją wzrokową, a na przyrządach. Nawet sam Dęblin, który jest tam doskonale znany z lotów dziennych, w nocy wygląda zupełnie inaczej. Godziny za sterami pod okiem doświadczonych instruktorów to czas, by poznać maszynę na wskroś, wszystkie jej zalety i wady. Ale ćwiczenie w powietrzu zaczyna się na ziemi, w tej sali. Każdy z pilotów podczas szkolenia praktycznego spędza w symulatorze 50 godzin. Zaczynając proces szkolenia lotniczego, uczeń pilot na tym urządzeniu trenuje podstawowe procedury wykorzystania samolotu. Dodatkowo ma okazję zapoznać się ze wszystkimi sytuacjami awaryjnymi. Tak, by je wyeliminować i by każdy z pilotów w swojej karierze mógł wylądować tyle razy, ile startował. Rozpoczynamy symulację. Atak. Wyprowadzić. Udało się. W Dęblinie trwa szkolenie ze strzelania do celów naziemnych, a u nas czas na szybkie strzały.